Daliście całego miejsca, chłopcy. 5 minut mam w filmiku. Nagrywasz? No, nagrywam. Tylko muszę trochę... O, tu wejście. O! Boże, jaki próg duży. To taki ganeczek. Mały ganeczek. Dobra, wchodzimy dalej. I tu chyba taka kuchenka jest jakaś. Tu jest jeden pokój. Po lewo. Po prawo drugi. Duży ten dom. Idziemy. No, idziemy na razie do pokoju po prawo. To też jest tam lepsza, nie? Bo tak, na przykład to też greje. Tak, tak, tak. Takie dobre oglądanie, nie? Że kurczę, puścić. Czyli tak jak pani siostra pytała, czy jest jakiś grzyb, wilgoć, tutaj w tym domu nie ma czegoś takiego. No, a tamte takie też ślady na ścianie? To, wie pani, to jest po prostu cienka ściana z tamtej strony i ona kiedyś przemarzła. I to tak się porobiło. Ale mówię, kiedyś były srogie zimy, nie tak jak to jest teraz. No i kiedyś to tak wyszło. Co? Takie tajne przejście. A, no to. Takie pojęciutkie drzwi. Ale tu jest o tyle dobre, co pan mówi, że wszystkie ściany można sobie przesuwać jak chcesz, nie są nośne. No. Wszystko można zdemontować. Żebyś mówił, że wyburzysz to i masz jedno takie większe pomieszczenie, nie? Mogę tędy przejść? Idę tu. Teraz tak, tu jest znowu wyjście z drugiej strony domu. Wejście. I znowu ganeczek. I tam strych. I tu stąd. Można sobie wejść na strych, zobaczyć, tak. Stąd wyszliśmy. A i tu ten piesek. Nie, tam Kacper. A jak spadniesz? Mam jeszcze nogę. A i tu jeszcze jeden pokój, to jest raz, dwa, trzy pokoje, dwie kuchnie jakby, druga strona piecu. Okna nie ma. Jest okno otwarte. Są okna. Na suficie chyba olejna. I tu jest pierwszy, ten pokój po prawej, co mówiłam. Dookoła. Przyszliśmy i znowu tu jest piec. O, tak to wygląda. Grzyba nie widzę. Na strych można wejść. Poszedł? Weź tam, trzymaj, weź tam przelec. Żeby widziała co tam jest. Nie, właśnie widzę, że zdrowa jest, nie? Tu jedynie to po prostu blachę trzeba było na dach walić. Jeszcze raz? Blachę wymienić dach, bo jednak ma, woda wchodzi trochę, nie? Minimalnie, jeżeli już, to minimalnie. Trzeba tu blachę tylko zrobić, tu pomalować, to nie podgrzeje. Nie wchodź, nie, chłopcy, nie. Wodociąg biegnie zejdźcie, w drogi, zejdźcie. Którą przyjechaliście. Więc przyłączę, to też nie jest jakiś tam kosmos. Nie, bo tu wody nie ma, nie? Ale prąd jest. Prąd jest nawet siłowy. Mhm. Tam jest piwnica, tak. Tam jest piwnica, tak? Zejście? Tak. No ale nie będziemy do piwnicy schodzić. I tutaj tak. I ta działka jest odkąd dokąd? To jest, powiem pani tak. To wszystko, co tutaj widać, to jest nasze, to wszystkie drzewa, ten lasek, ale tutaj 20 arów, bo to jest ponad hektar 40, chyba coś około tego, no. 20 arów było przewidziane na siedlisko i my to tak chcielibyśmy sprzedać. I to by było mniej więcej, zaczynając od tego lasu, tak, tego lasku, aż po tamto wysokie drzewo tutaj. Aż po tamto drzewo, I za brzozę w tą stronę. I tam za brzozę. Tak. No to sporo. No, a tutaj jeszcze jest, czekaj, bo już się kończy czas. Miejsca nie mam. Tu jeszcze takie. To w ogóle ma, bo to wiesz. To nawet tak różni to. No, ale nie wiem. Powiem panu, że to jest też konstrukcja mojego dziadka. To stoi bez żadnego wojska.
Dobra, kończy mi się czas. Ściany i dach i to jeszcze będzie pa, stało. Pa, pa.